Dzień dobry Państwu. Po paru latach wracam w to miejsce. Jesteśmy przy zespole szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych w Przasnyszu od strony ulicy Kolejowej. Za mną niezrealizowane przez kolejną kadencję. Na początku tej kadencji nagrywałem właśnie tu filmik. Przez kolejną kadencję niezrealizowane obietnica powstania Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych. Przasnyszu, kompleks Przasnysz, prawda, powstał kompleks Chorzela, ale kompleks Przasnysz nie doczekał się realizacji. W tej chwili starostwo ogłasza, że na najbliższej sesji, dwa dni przed wyborami, 16 października, już podejmie taką decyzję, że zwiększy budżet na realizację zadania i tu powstanie sztuczne, kryte lodowisko przy tej szkole. Szkoła od wielu dziesiątek lat czeka na halę sportową, czeka na realizację takiego zadania, które przyczyni się do sprawnego przeprowadzenia zajęć dla uczniów. Miasto z kolei czeka na basen. Była propozycja ze strony władz miasta, by zbudować basen i lodowisko wspólnie z powiatem. Powiat wystarczyło, żeby dołożył kilka milionów złotych. Na przykład 9, które kiedyś deklarował, 9 milionów, gdyby dołożył, powstałoby w Przasnyszu i lodowisko, i basen. Natomiast w tej chwili zwiększa się budżet powiatu przasnyskiego na realizację zadania tego sztucznego lodowiska, za którym mieszkańcy się nie opowiedzieli w żadnym referendum, ani nie wyrażali jakichś petycji i tak dalej. Zwiększa się realizację tego zadania na 17 milionów złotych. 17 milionów złotych publicznych pieniędzy, które będą wydane na coś, co mieszkańcy mogliby mieć zrealizowane wspólnie z miastem i by mieli i basen, i lodowisko. Tu robi się sztuczne lodowisko, tu robi się sztuczną inwestycję tak naprawdę, bo najważniejsze tu w tym miejscu to było powstanie hali sportowej i jest to inwestycja o wiele tańsza i powinna być zrealizowana o wiele lat wcześniej. Inwestycja z kolei związana z lodowiskiem mogła być połączona z basenem, jednak jak widać władze powiatu, władze PSL-u nie słuchają mieszkańców, nie liczą się z mieszkańcami ani okolicznych gmin przasnyskich, ani Przasnysza, ani gminy Przasnysz, nie liczą się z nikim i z niczym, byleby zrobić swoją inwestycję. Nawet przed sesją Rady Powiatu ogłaszają, że Rada Powiatu podejmie taką decyzję. To jest bezczelność, to jest granda, a kolejne lata, jeśli Państwo chcą spędzić z taką władzą, która nie słucha Was, nie liczy się z Waszymi potrzebami, tylko realizuje swoje, widzimisię, to proszę bardzo. Ja w każdym razie uważam, że to się powinno zmienić. Już nawet niektórzy z PSL-u, którzy startują z list PSL-u, mówią, że więcej dla Przasnysza, tak, Przasnysz powinien być perełką i tak dalej. Tak, mówcie to i wspierajcie dalej obecnego starostę, to będziecie mieli więcej dla Przasnysza. Ja uważam, że czas na Przasnysz, ale nie tylko w waszych hasłach związanych z PSL-em, to czas na Przasnysz w wynikach wyborów, które pokażą PSL-owi czerwoną kartkę w powiecie przasnyskim i pokażą, jak należy realizować inwestycje we współpracy z mieszkańcami i we współpracy z innymi samorządami. Czas to zmienić. Pozdrawiam.